Masz ochotę na partię gwinta? Wejdziesz głębiej, wytrzyj... Słucham? Oj, żartuję sobie. Widzę, żeś człowiek bywały. Witaj w barze... Wiem, że jesteś zajęta, ale może partyjka gwinta? Thank you.
nasze ukochane. Pancerze najlepsze wykuwam od... To może zagramy w gwinta. Witam, witam, szanownego pana w najlepszym sklepie wielobranżowym Dupont i Synowie. Satysfakcja gwarantowana. Skoro tak sobie gawędzimy, to może szybka partia gwinta. Thank you.
To u mnie zaopatruje się dwór księżnej pani. Ziółka ziółkami, ale zagrajmy w gwinta, co? Skrótami chadzę. Witam i zapraszam. Toussaint ma najlepsze wino na świecie, a ja najlepsze wino w Toussaint. Może zagramy w gwinta. Najlepsze ceny po tej stronie Jarugi! Thank you.
sreble. Co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra. Tu nie... Masz ochotę na partię gwinta? Witaj, dzielny bo... Witaj. Płacę. Za co? Może zagramy w gwinta?
lipca. Coś mi się nie zgadza w obliczeniach. W moich skromnych progach? Co was sprowadza do Toussaint, mistrzu Geralcie? Powiedzmy, że interesy. A, no tak. Moje dziewczyny... Chciałbym prosić o wyjątkową usługę. Tylko niech to pozostanie między nami. Ach, jestem zawstydzona. To co? Zagramy w gwinta? Pierwszej świeżej. Wiem, że jesteś zajęty, ale może partyjka gwinta?
Zbrojesz! Wiem, że jesteś zajęty, ale może partyjka gwinta? Mój dobry człowieku, potrzebuję zestawu nowych pokoi. Może szybka partyjka gwinta? Thank you.
spod młota słyszę świsty, rąbię stal, aż lecą iskry. Jestem sobie panem. Witam, szanowny. Mógłbyś mnie... Może zagramy w gwinta? Witam, witam. Mów... Może masz ochotę zagrać w gwinta?
się! Tako rzeczę lebioda! Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić... Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może zagramy w gwinta. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Myślałem o jakimś dobrym winie. Ale jakim? Czerwonym, Może zagramy w gwinta.
witam w moich skromnych progach. No, skąd przyjeżdżacie? Tak długo jestem w drodze, że nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Powiedzmy, że z północy. A to prawda, co mówią? Że tam wojna, śmierć, wszystko zniszczone? Przesada, ale niewielka. Wybaczcie, że tak się dopytuję, ale mam rodzinę Bedirne, to ciekawa jestem. No, dobrze, mówcie, czym mogę służyć. Może rozegramy partyjkę gwinta? Chcesz może rozegrać partyjkę gwinta?
Tylko u mnie! Przy zakupie pancerza pomoc w uzyskaniu kredytu u Cianfanelli! Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci może jakiś ziółek? Dziurawca na ból brzucha albo... Na ból brzucha wolę korę wierzbową. Albo kłącze kosaćca. Dziurawiec może wywołać zawroty głowy. Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na ziołach. Znam się. I nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące. Tylko rzadkich składników. Możesz mi pomóc? Czy mam szukać dalej? Sam oceń. Może zagramy w gwinta? Było wolne miejsce dla osoby grającej Skellige. Praca uszlachetnia, lenistwo... Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivi. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp,
które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreit, rzecz jasna, Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Bokler wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta, podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krain. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je, proszę. Resztę zostawię dla siebie. Mam już wystarczająco dobrą talię, by zagrać na turnieju frakcją Skellige. Mogę spojrzeć? Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za 2 dni. Wtedy zaczynamy zawody. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.